Po długiej debacie szczawieńscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania dla strefy A uzdrowiska. Co to oznacza w praktyce dla gminy i dlaczego sprawa wywołała spore kontrowersje wśród niektórych radnych? Prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina Paweł Skrzywanek już 2 lata temu wnioskował o zmiany w planie zagospodarowania. Sprawa dotyczy zapisów pozwalających na prowadzenie różnych usług w nieruchomościach należących do uzdrowiska. Zapisy w wcześniej przyjętej uchwały w 2013 roku były bardzo zawężające, bardzo precyzyjne. Właściwie dla każdej działki był wpis historyczny, to znaczy taki, że w planie była ta funkcja, którą ten dany obiekt w danej chwili pełnił. Ja wyszedłem z założenia, że jeżeli jestem podmiotem gospodarczym, muszę reagować na różne zdarzenia, to chciałbym, żeby dla obszarów, w którym działa spółka i na którym się znajdują tereny, obiekty różnego rodzaju, obiekty uzdrowiskowe, żeby ten zapis ustawowy był szeroki, to znaczy ustawodawca bardzo precyzyjnie wyjaśnia, jakie funkcje mogą być pełnione w strefie A i ja po prostu chciałem, żeby te wszystkie funkcje wymienione w ustawie dla tego obszaru zostały zrealizowane. Kilku radnych stanowczo sprzeciwiało się temu pomysłowi. Ich zdaniem rozszerzenie możliwości lokowania różnych usług we wszystkich obiektach uzdrowiskowych pozwoli na łatwiejszą sprzedaż nieruchomości, czego chcieliby uniknąć. Zapisy wprowadzane przez tutejszy urząd, czy proponowane, pomagają w dowolny sposób wyzbyć się majątku. Poprzez to, że w tych zapisach będzie zapis mówiący o tym, że mogą powstawać tutaj i pensjonaty, i hotele. Ja nie jestem przeciwny. Ja nie jestem przeciwny. Tylko w ten sposób, jeśli się sprzedaje część uzdrowiska, czyli spółki uzdrowiska, istnieje podejrzenie, że utracimy to, co dla nas najważniejsze, czyli tą uzdrowiskowość, tak? Że to nie będzie już miasto lecznicze, tylko po prostu jedno z wielu, w których są po prostu pensjonaty, hotele i tak dalej, tak dalej. Tak? Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk przekonywał natomiast, że proponowane zmiany mają jedynie charakter porządkowy i nie mają żadnego związku z możliwością sprzedaży nieruchomości, ani z możliwością utraty statusu uzdrowiska. Niezależnie od planu zagospodarowania, statut gminy przewiduje zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, jakie usługi mogą być na tym terenie prowadzone i nie mogą one być sprzeczne z charakterem tego obszaru. Nic złego nie zrobiliśmy, tylko dostosowane jest do uchwała, spowodowała to, że zostały dostosowane przepisy do obowiązującego prawa w tym zakresie, a więc do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak jak ustawa nakazuje, żeby była procedura prowadzona i tak jak mówi ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym i ochronie miejscowości uzdrowiskowych. Prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina nie wypowiedział się jednoznacznie co do szczegółowych planów sprzedaży części nieruchomości. Zaprzeczył tylko, jakoby uzdrowisko w całości zostało wystawione na sprzedaż. Jego zdaniem nowa uchwała pozwoli lokować nowe usługi w budynkach, gdzie dotychczas było to niemożliwe, a to zwiększy możliwości rozwoju uzdrowiska i całej miejscowości. W strategii spółki, która jest przyjęta do roku 2025, takie działania o charakterze właścicielskim są przewidywane. Natomiast istotą tego wszystkiego jest to, żeby uzdrowisko pozostało graczem na rynku świadczeń i prewencji rehabilitacyjnej i usług uzdrowiskowych. Chcielibyśmy, żeby ten nasz potencjał jako spółki gdzieś był w granicach 800 miejsc. Natomiast istotą dla mieszkańców i dla radnych jest to, żeby w Szczawnie powstawało jak najwięcej obiektów turystycznych, których goście zostawiają opłatę uzdrowiskową i tym samym wzbogacają budżet Szczawna jako gminy uzdrowiskowej o tą opłatę. Prezes uzdrowiska przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 lat spółka wpłaciła do kasy gminy z tego tytułu blisko 8 milionów złotych. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę zmieniającą plan zagospodarowania. Za głosowało 8 radnych, 4 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.